tamte wersje, zapytacie jako kurs. Jestem kościół kościoła młodych w Warszawie, to jest kościół pełnej Ewangelii, kościół przebudzeniowy w tym kraju. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby wam powiedzieć, że 2000 lat temu Jezus Chrystus został ukrzyżowany, brutalnie zbity i umęczony. Na każdego z nas. Mocno w nasze głosowy, na krzyż. Wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze choroby, niewolenia, niemowo. To wszystko pomóc na krzyż. Wszelkich konsekwencji grzechów. Witaj. My, przyjęcie Jezusa, o sercu sprawujemy. Mówimy wam o tym, że Jezus Chrystus zrobił wszystko. Zrobił wszystko po to, abyśmy mógł dzisiaj być pojednany z Bogiem. Cały dzień jest Bogiem. On wymazał obciążający nas list duszny, który się zwracał przeciwko nam. Czyli go odczytał, zaraz jego wymaganiami. Powinien spłacić za darmo przez wiarę. Nie może w żaden sposób zasłużyć za to, aby być spłaciony. Jezus Chrystus tego dokonał. Jedyne, co może zrobić, to możesz przyjąć to. Przyjąć to przez wiarę. Jezus na Boga. Jezus Chrystus, on o tym pojedynczym ziarnem, które upadło na drzewo, które opomarło, widział to słowo wydawa. On wyrzekł się samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Po to, abyśmy byli posłuszni do niego. Tak jak przez tego człowieka Adama, rzecz przez nas świat, a przed rzecz śmierć. Tak przed jednego Jezusa Chrystusa. Przez to, że był posłuszny, przyszła łaska. Zbawienie. To jest wszystko w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec posłał swojego Syna Jezusa tutaj na świat. Po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Nie umarł wiecznie, ale miał życie wieczne. Ponieważ mamy taką miłą świat, taką miłą ludzi. Nie chodzi tutaj o tą kulę ziemską, bo ta kula ziemska będzie spalona. To wszystko, kochani, idzie do tym czasu. To nie będzie odnowione. Ale ty, radna się tutaj, dzisiaj ktoś wyciąga do ciebie rękę. Nieważne, w jakim jesteś miejscu. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Nie chodzi tutaj o to, żeby chodzić do kościoła i rzucać na tacę. Bo to cię nie zbawi. Żadne uczynki Ciebie nie zbawią. Chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa. O to, że on 2000 lat temu, tam na krzyżu na Golgocie, przelał swoją świętą krew, po to, abyśmy my dzisiaj mogli być zbawieni. To, co moje kochani, przez wiarę, to jest ta Ewangelia, to jest ta dobra nowina, która dzisiaj zbawia. To jest ta moc Ewangelii, jest położona w Bogu. Ewangelii. Jest objawione usprawiedliwienie Boże przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jego dzieło, przez wiarę w to, co Jezus Chrystus na krzyżu. I to jest dostępne dla Ciebie i dla mnie. Ja byłem człowiekiem, który żył tak jak ja, od dziecka nie miał nikogo. Nikt nie miał na mnie krzyżu. Ale w 2012 roku uwierzyłem w Ewangelię. Uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus poniósł na krzyżu każdy mój grzech. Że on za to wszystko zapłacił. Że on mnie uniewinnił. Padłem na kolana. I oddałem mu swoje życie. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Nie wiedziałem, co się stanie. Ale wiedziałem, że zostałem przekonany o tym, że jestem człowiekiem grzesznym. I upadłem na swoje kolana i przeprosiłem go za moje grzeszne życie. I dzisiaj zrobił tak samo. Bo to jest jedyna prawidłowa decyzja, którą możesz podjąć. Jedyna słuszna decyzja, pokutuj ze swojej drogi, ze swojej grzesznej drogi, bo każdy człowiek, który nie poznał Jezusa Chrystusa, jest grzesznikiem i głosem. Bóg nawołuje Ciebie do tego, abyś odwrócił się od Twoich martwych uczynków i nawrócił się do Boga Żywego. Bóg jest żywy. Kochani, Jezus żyje, On zmartwychwstał. I on wróci tutaj jako potężny król. Bóg uniżył samego siebie. Stał się człowiekiem. Po to, aby nas uratować. Ale on zmartwychwstał.
On jest potężnym królem. On jest potężnym Bogiem. I on tutaj wróci jako potężny król. Nie wróci tutaj jako jedyny, który pomoże wszystkim. Ale wróci tutaj w pełni swojej mocy. I to wszystko będzie zniszczone. Kochani, Księga Objawienia mówi, że ta ziemia będzie zniszczona, że każda ma to nie. A więc dzisiaj razem się człowieka. Bóg wyciąga do ciebie rękę. Nieważne w jakim jesteś miejscu. Przyjdź do Niego. Kiedy będziesz sam. Zawołaj do Jezusa. Zawołaj do tego Jezusa w twoim duchu. On chce do ciebie przyjść. Jeżeli do Niego zawołasz, on przyjdzie do ciebie. On chce przemienić twoje serce. On chce ci dać twojego ducha. Chce napełniać się Jego. Żebyś się nie zrzeszył dla tego świata. Żebyś nie był kierowany tym światem, wpływem tego świata, ale żebyś podążał za nim, żebyś wziął na siebie swój krzyż. Zaparł się samego siebie, wyrzekł się samego siebie i szedł za nim. Ponieważ to jest jedyna droga. Jezus sam sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Wszystko poza Jezusem. Jezus jest prawda. On jest jedyną drogą do Ojca. Inaczej nie możesz tam się przedostać. On jest drzwiami do żywota. To jest drzwiami. To będzie przez te drzwi. Was wszystko znajdzie. Zawołaj dzisiaj w pełni serca do Jezusa. A ta prawda, o której teraz wam mówię, przyjdzie do ciebie. I ta prawda chce zamieszkać w tobie.